Vitamin, vitam. big balance hit beta two days ago i've made a video about it already but i'm getting a lot of questions is this real how this will affect the game is this a ball to free to play uh, what will happen next and more in this video i want to go deeper in this update explain what is happening and why we can't avoid this big balance if video won't be too long i would also talk about solutions that could improve game if not i will upload another video so stay tuned and hit subscribe button so first thing first why we can't avoid big balance developers says that in last few years power of heroes was slowly rising and reached crazy level agree and disagree skill power is crazy high but it wasn't an issue till last year so it wasn't rising slowly it was huge jump just in last year in 2022 there was like 200 new heroes and costumes this is insane of course each new portal had to be uh, better with better heroes was more expensive with lower chance of getting specific heroes Let's be honest, this has nothing common with game evolution and slow increase of power creep. There's only one word to describe this it's greed. Of course, more portals and events, more new heroes means more summons and higher income. But we don't need so many heroes, and there are other ways to force us to spend. Okay, they said that they are aware that in current meta if you have bad starting board or bad cascade, there is no comeback. They said that boards are random and it's not their fault. Bullshit. There's easy way to fix this. Just cut extremes. Some boards are impossible like five or six moves in a row with only one possible move and some boards are crazy one or two moves and you win just remove those extremes and the game will be more tactical and less luck-based so what's behind this big balance developers want to reduce meaning of special skills and increase meaning of stats Okay, this could be cool, but we would have to see slightly nerf um, for skills and improved stats, but stats should be improved to all heroes. So I've read comments saying that nerfs are good because it will make game more competitive for free-to-play players. I completely disagree. So, check this out. Here we have jumps in power of heroes. In big balance, we can see stats improvements only on most recent heroes, and most powerful heroes are getting higher boosts. It's all here in hero power. So, power is based on stats. This is not only power increase, this is stat boost. So let's take Jove as an example where he is. Okay, here. Um his attack power was eight forty-two and skill was five hundred and thirty percent. Power of attack was forty-four sixty-two. Now it will be eight seventy-seven attack and skill four hundred and fifty percent power of hit will be 3946 this is 13% less hit power at second lb will be below 10% difference if you are not using top heroes versus job there's a chance that their stats won't be increased damage is not linear so if your defense didn't change jove will be as deadly as he was only difference is that his power will be based bit more on stats so free-to-play players will still struggle and this is not a solution it's fixing one issue and creating new one of course it will help top guys with meta heroes but it won't help free to play. We can also see um, dot increase on some heroes or HP pool of fiends and minions nerf. This is related to stat changes. Damage over time scales with attack, so it's obvious more attack higher dot. What about fiends? HP pool had to be reduced because meta healers heals for specific number not for a percentage so with higher heroes hp and old numbers on fiends it would be really hard to remove them same story with for example water pipe minions hp was cut by half from 12% to 6% but his stats were increased so old minions at 480 had 180 hp new ones will have 100 hp after lb difference will be smaller on top of that his defense will be way higher if you have good counters you can beat him anyway but will this nerf help free to play no so I can see on Arena that 80% guys that hits me is using mono, no dispeller or buff block, nothing to counter my team, just pure luck. And sometimes defense takes me to 3K cops. Uh, once I've reached 3300, just with defense during night, that's crazy. So if you're using mono and you fully rely on the board just don't complain that defensive lineups are too strong because after big balance it will be the same so another question was um, is this balance um, is helpful for free to play so i already covered few reasons why it won't help them so here a few more sergei was nerfed so it will be harder on yellow titans and mythic titans. Top guys have double pangy teams or can use second costume of Domitia or even Norns and uh, hit yellow titan with yellow heroes. Free to play are in shit. Will be harder to compete for top 1%. Another example, max HP reduction. Fires was an amazing Afrika counter on the rush. Now it will be too risky to use him. First, Alfrica Cube will reset your boosted HP. Second, Cube will deal damage on fires, and he can die from slash attack. Another example: Milena was on Soul Exchange, and a lot of uh, free-to-play players picked her. Now, she will be really weak healer. She will still cleanse, so she can be useful but you know so i could talk about wa uh, way more examples but yes this big balance is not good for free to play and one more thing developers are aware that some guys might regret second lb on some heroes after big balance so new item will be added to the game but we won't be able to buy it. It will be sent by developers. So how this will work? If someone did second LB on five heroes will receive five tokens. and if someone did one, second LB will get one. bit crazy. So this symbol will reset hero from 490 to 480 it will also remove all emblems including golden emblems coins that's cool but it will give back only 50% of food and iron but what about tom's of experience so if someone used tom on last level will receive tom or mats if mats this will be crazy because heavy spenders will reset all heroes get free stuff and rebuild them we'll see and last question is will big balance hit the game or will it stay in beta for sure it will hit the game and those 200 heroes are just first part developers said that there will be part 2 maybe even part 3 and okay I'm happy that they are trying to fix their own mess, but in my opinion, once again, they're doing this in a really bad way. More players will lose interest in game and new guys won't come either. Anyway, whole big balance will take like 4 to 6 months. So, it will take a lot of time to see any benefits but what can i say probably only that we shouldn't stress about it we can still play and see how things will evolve so in next video i will talk about few ideas what could be added to the game to make it more fun and it's not about hundreds of new heroes and events cuz we have too much already so stay tuned Hit like button and don't forget to subscribe. See you next time. Witam w polskiej wersji. A, wielki Balans trafił do bety a, dwa dni temu. Robiłem już o tym film, natomiast dostaję masę pytań typu, czy tak naprawdę będzie, jaki to będzie miało wpływ na grę, czy to może jest ukłon w stronę graczy nie wydających kasy, co się stanie dalej. I wiele, wiele innych, więc w tym filmie chciałbym wejść trochę głębiej w tą aktualizację, wytłumaczyć, co się obecnie dzieje, dlaczego nie da się uniknąć tego wielkiego balansu. Jeśli film nie będzie zbyt długi, to również powiem o rozwiązaniach, które mogłyby usprawnić grę. A jeśli będzie zbyt długi, to wrzucę kolejny film. Więc e, czekajcie. I pamiętajcie kliknąć subskrypcję. Zacznijmy od początku, czyli dlaczego już w tym momencie nie da się uniknąć wielkiego balansu. Twórcy mówią, że przez ostatnie kilka lat siła postaci była powoli zwiększana i osiągnęła górną granicę. Zgodzę się i nie zgodzę. Obecna siła umiejętności specjalnej jest, kos jest kosmiczna, natomiast tego problemu nie było do zeszłego roku. A więc to nie był powolny wzrost. To był ogromny skok w zeszłym roku. W 2022 zostało do gry wprowadzonych około 200 nowych postaci i kostiumów, i to jest jakiś obłęd. Oczywiście każdy nowy portal musiał być lepszy, posiadać lepszych bohaterów, a często były to coraz droższe portale z niższą szansą na trafienie konkretnego bohatera. Bądźmy szczerzy, to nie ma. Nic wspólnego z ewolucją i powolnym rozwojem mocy bohaterów. Jest tylko jedno słowo, które jest w, w stanie w jakiś sposób to określić, i jest to chciwość. Oczywiście, więcej portali, eventów i nowych bohaterów oznacza więcej przyzwań i większy przychód firmy. Ale my nie potrzebujemy więcej postaci i są. Inne sposoby, żeby zmusić nas czy zachęcić nas do wydawania pieniędzy na grę. Niekoniecznie to muszą być postacie. Ok. Twórcy mówią, że mają świadomość, że w obecnej mecie zła plansza startowa lub niechciana kaskada sprawia, że nie ma powrotu do takiej walki. Mówią, że plansze są totalnie losowo generowane, i to nie jest ich wina gówno prawda. Jest łatwy sposób, żeby to naprawić. Wystarczy zająć się algorytmem rozdawania klocków i uciąć ekstrema. Niektóre plansze są niemożliwe. Jeśli na start macie na przykład jeden możliwy ruch i tak przez pięć albo sześć kolejnych rund, to nie zrobicie nic w takiej walce, jakim kolorem byście nie poszli. Z drugiej strony są walki, gdzie czasem wystarczy zrobić jeden ruch, i wygrywacie. Bez sensu. Wywalmy jedną i drugą opcję. Gra stanie się przyjemniejsza, bardziej taktyczna i mniej bazująca na szczęściu. I ze względu na tą ogromną siłę umiejętności specjalnych, twórcy chcą zredukować znaczenie umiejętności specjalnych, a zwiększyć znaczenie statystyk postaci. I okej, okay, to byłoby fajne. Natomiast musielibyśmy zobaczyć nieznaczne osłabienie umiejętności specjalnych, a z drugiej strony podniesienie statystyk. Natomiast statystyki musiałyby być podniesione na wszystkich bohaterach. Więc czytałem komentarze mówiące, że te osłabienia postaci jak Czo, Faramis i tak dalej um, są dobre, ponieważ będzie łatwiej konkurować stopką. Graczom niewydającym pieniędzy. I ja się z tym totalnie nie zgadzam. Wszystko jest tutaj. Zobaczcie. A w tym wielkim balansie możemy zobaczyć zwiększenie statystyk na najnowszych bohaterach. Dodatkowo, ci najsilniejsi z najsilniejszych rodzin dostają największe wzmocnienia statystyk. Więc to wszystko mamy tu. W ogólnej mocy postaci. Moc wynika z sumy statystyk. Więc to, że tutaj, e, na przykład, łowcy dostają plus 50 mocy, czy rodzina zamaskowanych bogów, czyli Jow, rodzina, która jeszcze na dobre nie wyszła, dostaje plus 35 mocy, to nie znaczy tylko tyle, że e, siła karty się zwiększa jako cyferka w górnym prawym rogu, ale wzrastają jej statystyki. Jeśli porównamy to na przykład do rodziny legend 2022, tam jest wzrost mocy o 5, czyli prawie nic. Ok. Więc weźmy dla przykładu tego Jova, muszę tylko przeskrolować do niego. I to jest ciekawa historia, dobra, jest literka J, jest Jow. Um, jego siła ataku była 842. A siła umiejętności specjalnej 530%. Um, ogólna siła uderzenia specjalnego to było 4462%. W tym momencie siła ataku to jest 877%, a umiejętność specjalna 450%. Więc niektórzy mówią: Jezu, 80% ścieli mu umiejętność. Nie, nie ścieli. Obecna siła uderzenia to będzie 3946. Więc na papierze ten nerw procentowy wygląda na duży, natomiast taki nie jest. Różnica w sile uderzenia to jest 13%. Okay? Po drugim przełamaniu to będzie mniej niż 10% różnicy w sile uderzenia. Natomiast jeśli nie używacie topowych bohaterów w walce przeciwko Jow, to jest bardzo duża szansa, że ich statystyki nie wzrosły. Obrażenia nie są wyliczane liniowo. Więc jeśli wasza obrona nie wzrosła, nie została zmieniona, Jow będzie bił dokładnie tak samo, jak bije teraz. Różnica jest taka, że jego siła będzie bardziej wynikała ze statystyk niż z samej umiejętności specjalnej. Więc gracze free to play nadal będą mieć problemy i to nie jest żadne rozwiązanie. To jest um, łatanie jednej dziury, jednego problemu, ale tworzenie drugiego identycznego w innym miejscu. Oczywiście to pomoże topce, bo oni grają w każdej walce meta postaciami, ale w żaden sposób nie pomoże graczom free to play. No i można też zobaczyć na przykład. Tutaj chociażby u Jabberwalka, żeby nie przewijać, wzrost obrażeń w czasie u większości tych postaci na liście i osłabienie punktów życia potworów i pomocników. I to ma duży związek z całą globalną zmianą statystyk. Obrażenia w czasie skalują z siłą ataku, więc to jest oczywiste. Skoro postać dostała, tak jak tu Jabberwalk, 15%, 15 punktów ataku, obrażenia wzrosło o 6 punktów. Logiczne. Okay. Co z potworami? Punkty życia potworów mm, musiały być zredukowane, przynajmniej w niektórych przypadkach, ponieważ um, najlepsi lekarze z mety nie leczą już procentowo, a leczą o określoną wartość. Więc zwiększono statystyki postaci, wzrosła ilość punktów życia, którą macie w bohaterach, więc przy starych procentach. Te potwory by były zbyt silne, i metamedycy nie byliby w stanie ich usuwać. Inny przykład to wodociąg. Pomocnicy zostali osłabieni o 50%. Tak się wydaje. Czyli dziedziczyli 12%, w tym momencie dziedziczą 6%, natomiast statystyki wodociąga zostały znacznie zwiększone, więc poprzednio czy w tym momencie pomocnicy wodociąga na 4,80 mają 180 punktów życia. Po zmianie będą mieli 100 punktów życia. Po przełamaniu limitu ta różnica będzie mniejsza dojdzie w okolicach do 25%. Procent maksymalnie, natomiast pozostałe statystyki wodociąga będą zwiększone, także obrona, więc na nim czy na innych topowych bohaterach w obronie będzie ciężej zdjąć tych pomocników, jeśli nie macie odpowiedniej kontry. A jeśli macie postacie księżycowe czy dobre kontry na wodociąga, to czy teraz, czy później i tak sobie z nim poradzicie. Natomiast czy ten nerf kolejny wodociąga pomoże graczom free to play? Nie. Widzę po arenie, że 80% ludzi atakuje mnie używając drużyn Mono. Nie mają dezaktywacji, nie mają blokowania podbić, nie mają nic, co kontruje moją drużynę. Jedynie liczą na szczęście do klocków. I czasem moja obrona wyciąga mnie na ponad 3000 pucharów, a raz przez noc mnie wbiła na 3300 ponad i zrobiła mi rekord pucharów, którego ja nie nabiłem atakiem, tylko nabiła mi obrona. Tylko obrona przez noc to jest szaleństwo. Więc jeśli gracie mono i bazujecie po prostu na planszy, nie narzekajcie, że jakaś obrona jest zbyt silna, bo macie 20% szans, że dostaniecie wasze klocki. A po wielkim balansie będzie dokładnie tak samo. No i jednym z pytań właśnie było, czy ten wielki balans pomoże graczom free to play. Więc już wcześniej omówiłem kilka sytuacji, dlaczego tak nie uważam, i tu macie kilka kolejnych przykładów. Sergiusz został osłabiony, więc będzie ciężej bić żółte tytany albo mityczne żółte tytany. Topka i tak bije dwoma pengimi, um, albo użyje sobie drugiego kostiumu Domicji, czy nawet użyje Norny i będzie biła żółtego tytana żółte żółtymi. Gracze free-to-play są w dupie, więc będzie dużo ciężej im konkurować o najlepszy 1%. Kolejny przykład. Zmiana w redukcji maksymalnych punktów życia. Fajez był fantastyczną kontrą na Alfrikę na szturmach. W tym momencie będzie bardzo ryzykownie nim grać. Pierwsza kostka Alfrykę, która go trafi, zredukuje mu całe podbite życie. Druga kostka zada mu obrażenia i jest szansa, że zginie od normalnego uderzenia. Milena była na wymianie dusz i wielu a, graczy free to play, a, czy nawet wydających pieniądze wybrało ją wtedy na wymianie ja jestem jedną z tych osób w tym momencie będzie bardzo słabym lekarzem nadal będzie czyściła status więc będzie można nią grać ale nie smak jest a więc mógłbym takich przykładów wymienić dużo dużo więcej i tak wielki balans nie jest dobry dla graczy free to play i jeszcze jedna rzecz, twórcy mają świadomość, że po wielkim balansie niektóre osoby, które zrobiły podwójne przełamania, mogą nie być z nich zadowolone, więc dodają nową rzecz do gry symbol resetu em, z, z limitu. Natomiast nie będzie można tego symbolu kupić czy gdzieś tam zdobyć będzie przyznawany przez twórców. Więc jak to ma działać? Jeśli ktoś przełamał na drugą belkę pięć postaci, dostanie 5, a jeśli ktoś przełamał jedną postać, to dostanie jeden taki symbol? Trochę szalone. Więc ten symbol będzie resetował waszą postać z 4,90 na 4,80. Będzie również usuwał wszystkie talenty, wliczając w to złote talenty symboli. I to jest spoko. Natomiast dawam tylko 50% żarcia i żelaza. A co z tomami doświadczenia? Jeśli ktoś użył na ostatni poziom tomu doświadczenia, otrzyma tom czy materiały? Jeśli materiały, to będzie niezły kosmos, ponieważ gracze wydające masę kasy na grę będą mogli sobie zresetować wszystkie postacie, na których użyli tomy, otrzymać darmowe materiały, odbudować te postacie używając kolejnych tomów i zatrzymać darmowe materiały. Brawo! Będzie jeszcze większa przepaść między free to play a topką. I ostatnie, ale też dosyć ważne pytanie: czy ten wielki balans faktycznie wejdzie do gry, czy utknie w becie? Um, zdecydowanie ten wielki balans wejdzie do gry, a te 200 zmienianych postaci to jest zaledwie pierwsza część tego balansu. Twórcy powiedzieli, że będzie na pewno część druga może nawet część trzecia balansu, ale nie są w stanie um, zmienić wszystkich postaci jednocześnie. I tu z jednej strony muszę przyznać, że trochę się cieszę, że próbują poprawić swój własny bałagan, natomiast moim zdaniem robią to kolejny raz w zły sposób, a nawet bardzo zły. Coraz więcej graczy będzie traciło zainteresowanie Grom, a nowi gracze też nie przyjdą grać. Um, Natomiast, już pomijając to, ten cały wielki balans zajmie około 4 do 6 miesięcy. Więc zajmie dużo czasu, żeby zobaczyć jakiekolwiek zmiany na plus. Um, więc, co mogę powiedzieć? Właściwie, chyba tylko tyle, żeby nie przejmować się jakoś zbytnio tym balansem. Nadal możemy grać i zobaczyć, jak się rozwinie cała sytuacja. Także trochę się rozgadałem. W następnym filmie. Podzielę się z Wami jakimiś pomysłami odnośnie tego, co mogłoby być wprowadzone do gry. Um, będziecie mogli w komentarzach pisać też swoje jakieś pomysły. I może wtedy. Jeżeli się zbierze takie pomysły i zgłosi do twórców, może któryś uda się przeforsować. Natomiast to na pewno nie chodzi o to, że potrzebujemy setki nowych postaci i eventów, ponieważ tego już mamy zbyt dużo. Więc czekajcie na kolejny film, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie subskrybować kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.